Na program zaprasza Gnie Express. Tradycyjne zasady nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w ostatnim odcinku Magazynu Zakółka, ostatnim odcinku wakacyjnym. Tak, dzisiaj kończą się wakacje i tutaj troszeczkę ten czas obliguje do tego, abyśmy zrobili sobie takie małe podsumowanie wakacji, ale też może troszeczkę. Chwycimy dłuższego czasu, zobaczymy, co się wydarzyło na drogach naszego miasta, naszego powiatu. I z tymi pytaniami przyjechałem do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry, witam Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie. Chcieliśmy zapytać, jak wygląda, wygląda sytuacja tego, tego roku, który w, te, w tej chwili jest w porównaniu z rokiem poprzednim. Czy bezpieczeństwo na naszych drogach się poprawia, czy też wręcz odwrotnie? Bezpieczeństwo na drogach powiatu suwalskiego poprawia się, jeżeli chodzi o dane statystyczne, które mogę przytoczyć. No, na pewno nasza, nasza, nasza praca przy tym się oczywiście przyczynia, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Tak, może przytoczmy kilka, kilka liczb, cyfr, bo to choć mało kto lubi statystyki, ale one mówią nam jaka jest sytuacja. Dokładnie. Jeżeli chodzi o dane statystyczne, tak jak wcześniej powiedziałem, od początku roku do końca wakacji dokonywaliśmy szeregu działań. Były to do działania prędkość, działania bezpieczny jednoślad, działania pieszy, również działania trzeźby poranek, trzeźwe popołudnie. W trakcie tych działań żeśmy zatrzymali kierujących, Którzy byli na tak zwanym podwójnym gazie 107 od 1 stycznia do końca, końca wakacji, do końca sierpnia 107 kierujących. W poprzednim okresie w poprzednim roku tego samego okresu zatrzymano 80, czyli jest wzrost o 27 kierujących więcej. Nie znaczy to, że więcej osób jeździ w stanie po użyciu alkoholu bądź w stanie trzeźwości, z tym, że wiąże się to też z naszą efektywnością w tych działaniach. Dokonujemy większej ilości badań związanych z kontrolą stanu trzeźwości. Wcześniej wiadomo tych badań było mniej z uwagi na ograniczenia pandemiczne. A w tej chwili dokonujemy dość sporej ilości tych badań, sporo kierujących, jak to się mówi, no, wpada w nasze ręce. Nie? Jeżeli chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, chodzi o kolizję, zdarzenia drogowe oraz spowodowanie, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innego jak kolizja drogowa, czyli szarżowanie tak zwanym pojazdem. W tym roku zatrzymaliśmy 25 uprawnień, w poprzednim roku również podobna była ilość, 32 uprawnienia. Jeżeli chodzi o przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km i więcej, zatrzymaliśmy w tym roku 33 uprawnienia, w poprzednim roku w tym samym okresie 31, czyli jest, jest podobna ilość zatrzymanych, zatrzymanych uprawnień, jeżeli chodzi o to. Biorąc pod uwagę zdarzenia drogowe, czyli wypadki. W bieżącym roku było 17 wypadków w poprzednim roku, w tym samym okresie były 23 wypadki, dlatego też mówię, nasza obecność na drodze jest tutaj na pewno efektywna. Dokonujemy tutaj sprawdzeń tych odcinków, gdzie najwięcej dochodzi do tych zdarzeń drogowych. Czyli wypadków mamy mniej, a co z kolizjami, czyli z tymi zdarzeniami, w których, że powiem, nikt nie ucierpiał, jedynie szkody materialne? Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, w tym roku mamy 785 kolizji, w poprzednim było, roku było 703. Z tym, że to też wiąże się z takim zaufaniem do policji. Wiadomo, no Wcześniej ludzie niektórzy dokonywali... Do, jak to mówi się, domówienia się, czyli pisali oświadczenia. Tutaj no, wiadomo, y, w większości ludzie chcą, aby udział brała policja przy traktowaniu takich zdarzeń drogowych. Y, biorąc pod uwagę kontrolę stanu trzeźwości. W tym roku żeśmy dokonali 34 392 kontrole pod kątem sprawdzenia stanu trzeźwości. Jeżeli chodzi o kontrolę pojazdów, w tym roku żeśmy dokonali 14 129 kontroli pojazdów, w poprzednim roku żeśmy dokonali 7 849, czyli dwa razy więcej żeśmy kontrolowali tych pojazdów jak w poprzednim roku. Panie Naczelniku, podsumowując to wszystkie statystyki, ten rok wypadł lepiej, gorzej? Y w tym roku nie mieliśmy, tak, nie mieliśmy poważnych zdarzeń drogowych. Jedyny wypadek śmiertelny zaistniał właśnie w miejscowości Jeleniewo. W poprzednim roku było pięć bodajże zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego uważam, że ten rok, no myślę, że na pewno był lepszy od poprzedniego roku. Dobrze. Wakacje już się kończą. Wrzesień zawsze też jest gorącym okresem w Pana Wydziale Ruchu Drogowego. Wiąże się oczywiście z akcjami, z tym, że szkoła rozpoczyna swoją działalność. Czy w tym roku również przewidywane są jakieś akcje? Tak jak co roku będziemy organizować akcje GIMBUS. Będą polegały na tym, że policjanci ruchu drogowego będą kontrolować pojazdy, które przewożą dzieci, czyli autobusy, busy. Również samochody osobowe, które dowożą dzieci do szkoły pod kątem, pod kątem stanu technicznego tych pojazdów, stanu trzeźwości kierujących, jak również i uprawnień kierujących, którzy to dzieci dowożą. Działania te będziemy przeprowadzać wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, jeżeli chodzi o pojazdy dostawcze, autobusy. A tutaj jeżeli chodzi o osobowe, na pewno będziemy sami przeprowadzać, jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkie pojazdy, które, wszystkie może nie, ale w większości pojazdów, które, które będą w naszym zainteresowaniu. Dobrze. Ja myślę, że temat wyczerpaliśmy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli, rok bieżący jest bardzo podobny do roku poprzedniego. Jest dużo mniej poważnych zdarzeń, wypadków z udziałem z ofiarami. Także tylko się cieszyć. No, ale oczywiście liczby, który, o których Pan Naczelnik mówił, typu zatrzymanie pod, podczas jazdy pod wpływem alkoholem, no przerażają. Też przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że podczas jednych z kontroli jeden kierowca został zatrzymany. Wskazał osobę, która odbierze pojazd, bo on oczywiście nie mógł prowadzić. Po czym za plecami panów wsiadł z powrotem do auta i po raz kolejny został zatrzymany. Skrajnie nieodpowiedzialna czynność, także są też ciemne strony niestety tego roku. Dużo dużo samych kolizji, może to wynika z tego, że właśnie coraz więcej osób nawet drobniejsze stłuczki zgłasza. Na policję i z udziałem mundurowych dokonują czynności spisania. Może troszeczkę więcej zaufania do panów, a może też dlatego, że część z nas nie ma przy sobie po prostu dokumentów i nie chcemy wierzyć osobom bez dokumentów nie, nie mogą się wylegitymować, ciężko spisać takie oświadczenie, nawet drobne, drobne obcierki. Szanowni Państwo, cóż, życzę bezkolizyjnej jazdy do końca tego roku Państwu i do zobaczenia za tydzień.